bardzo ciepło, proszę spojrzeć tutaj, nawet zawodnicy kąpią się w Morzu Bałtyckim. I jest z nami Iwona Burzowska, zapraszamy, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Też dziewczyna tutaj niedaleko z Nowego Portu, nie miała daleko. Słowo o tym, jak się biega na co dzień 400, a potem nagle 3 km tudzież 6, to co się czuje. I bardzo proszę, żebyście przestali być anonimowi dla tego tłumu. Słowo przedstawiamy się, a potem o tym, jak to było na dystansie. Kasper Kozłowski jestem. Na dystansie 6 km było ciężko, zdecydowanie dłużej się biegło. No i ten piasek niesamowicie wykańcza. I to była sztafeta dzisiaj także? Nie, dzisiaj indywidualnie akurat, ja cię bielam. Piasek bardzo węczy, ale daliśmy radę. A co wy tutaj w ogóle robicie? Jesteśmy na obozie Setniewie, w Warcołowie. Setniewa, więc kuźnia, no także lekkoatletów, tych, którzy szlifowali formę. Zaczynało się od boksu lekkoatleci. Kolejny członek tej znakomitej sztafety, uczestnicy między innymi rywalizacji finałowej w Pekinie. Tak jest, ja jestem Piotr Zemkiewczak. Nas tym jest takim bardzo fajnym kierownikiem w ramach obozu, który nazywamy w Setniewie. Tam tak biegamy po piasku, więc bardzo fajnie, że możemy wyjechać tutaj z nami. Trener wie, że byliście tutaj. Oczywiście. To jest w ramach obozu treningowego. Wszystko w majestacie prawa. Tomasz Czubak, człowiek, który no, kilka lat temu zakończył karierę, ale wciąż świetnie dysponowany, nawet ma krótszy oddech niż ci młodzi. Jak to na dystansie w takim razie? Już kilka lat nie profesjonalnie się nie zajmuję sportem, ale dla przyjemności biegam po lesie, więc nie było tak dzisiaj ciężko. Z myślą o Tomku Czubaku kawałek lasu wymyśliliśmy w drodze powrotnej i kolejny 400-metrowiec, jeden z najlepszych w świecie, bo nasza sztafeta mniej więcej tam się sytuuje. Jestem bardzo zadowolony z biegu, jestem szokowany, że tyle osób tu pobiegło i mam nadzieję, że... Bo Gdańsk biega! ...od nas, nie? Było ciężko, jestem zadowolony i mam nadzieję, że w następnym biegu jeszcze będzie więcej. Paweł Januszewski, ten ktoś, kto był w pewnym momencie wizytówką polskiej lekkoatletyki, a teraz jest między innymi wizytówką takiego rekreacyjnego biegania w Polsce, także w Trójmieście. Witam Państwa, ja przede wszystkim dzisiaj przyjechałem jako przedstawiciel radiowej Trójki, objęliśmy patronat na taką imprezę. Słuchajcie, my szukamy takich imprez w Polsce, jesteśmy pod wrażeniem, bez numerów, bez czasów, a ludzie jednak się bawią, lubią biegać. No, bo Gdańsk biega! Ja mam nadzieję, że to nie będzie tylko druga edycja i na drugiej edycji się nie skończy. To co, widzimy się za rok? I mój kolega po fachu z radiowej Trójki. Dzień dobry, Krzysztof Uniewski. My jako osoby z Mazowsza nie biegamy na co dzień po piachu, to naprawdę daje ostro w kość. Było bardzo ciężko. Podziwiam Iwonę, która przebiegła dużo szybciej. Pewny dystans. Naprawdę wielki szacunek i tak jak powiedział Paweł, widzimy się za rok. Szacunek dla Was wszystkich, bardzo dziękujemy. Pamiątkowa fotografia jeszcze. I kadra polskich 400 metrowców. I już za rok, jeżeli ci Państwo, którzy w tej chwili obserwują z zaciekawieniem, co dzieje się u ich stóp, czyli tutaj na plaży z perspektywy Mola, pojawią się tu na dole, to ten tysiączek nam pęknie. Pamiętajcie, za rok trzecia edycja Gdańsk biega w ramach Jestem z Gdańska. 533 osoby z Iwoną Guzowską. Kto się jeszcze nie zapisał? Rekord! 935 osób. I to zapiszemy w protokołach. 935 osób. Tyle wynosi rekord imprezy Gdańsk biega.